Hello again. Okay, another video with new settings. I will try to be heard to those who watched my previous video and were worried I don't have asthma. I have allergies and my nose is almost permanently at this partially clogged, so... I either breathe heavily through my nose or less heavily through my mouth, so I didn't realize it was so pronounced, so... Okay, what happened since last time? I finished a side quest with looking for armor from Ophir, which is better than what I'm wearing right now, but and it's light and it's pretty flashy. I will probably wear it, but I have 300 experience points to gain to be able to walk with it, so it's not really Geralt style, my opinion, but you know, good armor is a good armor. I am not going to complain too much. I am also surprised that this rope actually provides quite a lot of protection. On that rope. Okay, that's for the word at the beginning. Let's start the main quest. To dom aukcyjny braci Borsodich, tak? No raczej. Szeregowy Kleiner, przypominam, że jesteście na służbie. Nie ucinajcie sobie pogawędek z cywilami. Proszę przedstawić cel wizyty. Tak z ciekawości. Służycie w redańskim wojsku, zgadza się? Starszy szeregowy Wacław melduje się na posterunku. A to mój podwładny, szeregowy Kleiner. Żebyś się nie zesrał. Coś mówiliście, żołnierzu? Nic. Nie powinniście przypadkiem być gdzieś indziej? Na froncie, dajmy na to. Zostaliśmy tu przeniesieni rozporządzeniem 76 łamane na CW łamane na X. Zadanie? Ochrona domu aukcyjnego. Priorytet? Wysoki. Ten Borsodi ma chody na dworze. Pomaga sprzedawać łupy wojenne po najwyższej cenie. W zamian dostaje ochronę. Szeregowy Kleiner. To tajemnica wojskowa. Zastałem właścicieli? Raczej właściciela. Ale tak, zastaliście. Wielce szanowny Horst Borsodi jest w środku. Mam do niego sprawę. Zgodnie z rozporządzeniem 76, łamane na CW, łamane na X, wstęp mają tylko osoby zaproszone imiennym pismem do udziału w aukcji. Jestem pewien, że jakoś się dogadamy. Wątpię. Zgodnie z rozporządzeniem 76 łamane na CW łamane na X, starszy szeregowy Wacław ma w dupie kij od szczotki. Kleiner! Mam wam przypomnieć, jaką karę przewidziano za obliżanie starszym szarżą? Kogo moje oczy widzą? Geralt, wiedźmin z Rivi. Vime Vivaldi, bankier z... Skąd ty właściwie jesteś? To nieistotne, druhu. Pieniądz nie zna granic. Co to za zamieszanie, starszy szeregowy Wacław? Naprzykrzacie się Geraltowi? Mości Vivaldi, wasz szacowny znajomy, z jakiegoś powodu nie został zaproszony na aukcję, a ja zostałem i zabieram go ze sobą jako towarzysza. No, Geralt, chodź. Ale rozkazy... Rozkazy, szmazy.
Chcesz, żebym złożył skargę do sierżanta, a? No właśnie. Baczność i morda w ciup. To się chłopaki w koszarach uśmieją. Cisza! I marsz na obchód! Lewa! Prawa! Lewa! Lewa! No! Lewa! Prawa! Równaj! Okay, the major difference between... Polish and English versions, we don't Dzięki have accents. Doceniam. Daj spokój. Czego się nie robi dla stałych klientów? Interesy z tobą to czysta przyjemność. To samo zwykła mówić mojej świętej pamięci małżonka. Oho, ludzie już się schodzą na aukcję. Chodźmy na górę. A właśnie, co tu można wylicytować? Wszelkiej maści precjoza, rzadką broń, różne egzotyka. Mnie najbardziej interesują płótna portrecistów szkoły mariborskiej. Van der Huya, Van Dejka. No proszę, nie wiedziałem, że jesteś koneserem. Bo nie jestem. Dla mnie to wszystko bohomazy. Pakuję je potem w papier i zamykam w sejfie. Nie rozumiem. To po co? No jak to po co, Geralt? Muszę przecież dywersyfikować portfolio inwestycyjne. Wydawało mi się, że dom aukcyjny Borsodich był w Nowigradzie. Był, ale się przeniósł. Widzisz, Radowid zaproponował Horstowi preferencyjną stawkę podatkową. 0%. Ciężko przebić taką ofertę. Prawda? No i to się nazywa przyjazne państwo. Wiesz, tak właściwie, to chcę tylko porozmawiać z Horstem Borsodim. Z tym to akurat może być problem. Dlaczego? Bo straszny z niego odludek. Nie to, co jego ojciec, niech Melitele czuwa nad jego duszą. No, ale Horst pojawia się zwykle na chwilę w trakcie aukcji. Mogę cię wtedy przedstawić. Będę zobowiązany. Gadanie. Zobowiązują tylko weksle, hipoteki i kredyty. No dobra, chodźmy już na górę. Jajo Baberze, białe złoto i macica perłowa wysadzana topazami. Sprzedana Madame Villepin. Suknia z haklandzkiego jedwabiu uszyta ametystowymi paciorkami. Cena wywoławcza 2000 koron. Geralt, myślałeś o kupnie domu? Mogę ci załatwić atrakcyjny kredyt. Żaden kredyt nie jest atrakcyjny, Wima. Nawet w markach kowirskich? Nawet w koronkach mariborskich. Wygląda na to, że do aukcji jeszcze chwila. Winne, przecież to jest bankiet. Zgadza się. No i? Ja nienawidzę bankietów. Te wszystkie rozmowy o niczym, mikroskopijne porcje i podły alkohol. Nie będzie aż tak źle, zobaczysz. Przedstawię cię paru ciekawym znajomym. Ta starsza dama, o tam. To hrabina Mignol. Będziecie mieli dużo wspólnych tematów. A tamten w rogu to Hilbert, noworyż. Dorobił się na grzew gwinta. O, i widzę Jaromira, marszanda. Snob, ale trzeba mu przyznać, że na malarstwie zna się jak nikt. To jak, zagadamy do kogoś? Wiesz, nie wypada tak stać jak kołki. Czujesz, Geralt? To zapach pieniądza. Okay, let's talk. Witam, mości hrabinę. Pozwoli pani, że przedstawię mojego towarzysza, Geralta z Rivi. Wiedźmina ze szkoły Wilka. Przepraszam, mieliśmy już kiedyś przyjemność? Nie, rozpoznałam cech po medalionie. Musisz wiedzieć, Geralt, że hrabina Mignol jest znamienitą kolekcjonerką wiedyminaliów. Wie czego znowu? Wszelkiej maści przedmiotów związanych z wiedźmińskim fachem. Mieczy, elementów ekwipunku, medalionów. Można zapytać, skąd u hrabiny zainteresowanie skromnymi zabójcami potworu? Mamy miłe skojarzenia. Z czasów jakże już odległej młodości. Ależ proszę tak nie mówić, hrabino.
Wygląda pani kwitnąco. Jesteście bardzo mili, panie Vivaldi. Ale poza wiedminaliami mam też w domu lustra. A można spytać, co jest chlubą pani kolekcji? Zabytkowy pancerz ze szkoły Wilka. Z roku 1234. Klasy. Jest może na sprzedaż? Obawiam się, że nie. To pamiątka o wartości emocjonalnej. Ale inne wiedźmińskie cacka już by hrabina pewnie sprzedała. Albo kupiła. Więc może ubijecie jakiś interes. A ja potrącę sobie skromne 5% opłaty manipulacyjnej. Let's see what you got. Rzeczywiście, w manipulowaniu nie masz sobie równych, Wime. Chylę czoła. No niech ci będzie. Pohandlujmy. Not much to sell her. I was pretty sure I found it somewhere. Should we buy it? Wouldn't hurt. I don't know if I will make use for it. Sell something too. Hrabina wybaczy, ale czas na nas. Już? Wielka szkoda. Cóż, życzę powodzenia na szlaku. A tobie gdzie tak śpieszno? Do wyjścia. Im szybciej się z tym wszystkim uwiniemy, tym lepiej. Zabawne. Duke Clifford ogłosił bankructwo. Hilbert, kopelat. Pozwól, że ci przedstawię. Geralt z Rivi. Uszanowania. Bardzo mnie miło. Jak tam? Masz coś na oku na dzisiejszej aukcji? A nie. Kupię, co mnie się spodoba. Coś paradnego, żeby na ścianie powiesić. Nilfgaard. Mam rację? Słucham. Talia, którą grasz w Gwinta. Nilfgaard. Dobrze mówię? Nilfgaard to dobra talia, ale wolę Królestwa Północy. Ach, rozumiem. Patriota. Zdradzę ci, Hilbert, że Geralt jest wybornym graczem. Wybornym. No, do aukcji jeszcze chwila, więc ten tego, może partyjkę? He? Wybacz. Może innym razem. He's not a great player in my hands. To idę jeszcze zjeść. Jakby co, nie bierzcie tych czarnych kuleczek. Dziwne jakieś. Wzgardzić kawiorem z kowirskiej białugi. Perły przed wieprze. No chodź, Geralt. Zagadamy z kim innym. Jaromir? Możemy ci zająć chwilę? Uszanowanie, Vivaldi. A ten to kto? Geralt z Rivi, wiedźmin. Pomyślałem, że może byś nam opowiedział coś o obrazach, które będą dziś licytowane. Jak zwykle węszysz, na czym można zarobić. Przyganiał kocioł garnkowi. Sam handlujesz płótnami, przyjacielu. Prawda,
ale wpierw cieszę nim oczy, a ty traktujesz je tylko jak papiery wartościowe. Jedyna sztuka, jaka cię interesuje, to sztuka mięsa. A jak to jest z tobą, Wiedźminie? Wiesz cokolwiek o malarstwie? Zdaję sobie sprawę, że ciężko w to uwierzyć, patrząc na moją prymitywną gębę. Ale tak, coś tam wiem. Czyżby? Przekonajmy się. Wyobraź sobie, że nasz przyjaciel Vivaldi jest w posiadaniu 5 płócien Van der Hooya. Ale nie odróżni ich od landschaftów 5 koron za sztukę. Nie będę udawał, że jest inaczej. Ale dla ciebie, Wiedźminie koneserze, nie powinno to stanowić problemu. Powiedz więc, które z tych dzieł wyszło spod pędzla Edwarda Van der Hooya, mistrza z Mariboru? I have no idea. I have absolutely no idea. Pytanie. No przecież, że ten kupiec z perłą. O, no proszę. Kto by się spodziewał? Pozwól na chwilę na bok. By the way, Hui is... impertynencję. Myślałem, że jesteś ignoramusem pokroju Vivaldiego. Is a very vulgar Polish word. W ramach przeprosin zdradzę ci tajemnicę. O, na aukcji będzie do kupienia płótno Van Rogha. To malarz szerzej nieznany, ale ma zagorzałego fana w postaci Markusa Hodgesona, właściciela księgarni przy nowigradzkim rynku. Sprzedasz mu ten obraz z kilkukrotnym przebiciem. Dzięki. Nie ma za co. A teraz wybacz. Widzę, że wołają mnie przyjaciele. No i? Co ci powiedział? A, nic takiego. Naprawdę? Szkoda. No dobra, chodźmy stąd. Głowa mnie już boli od tych wszystkich kleksów. Siew. Szanowni państwo, aukcja zaczyna się lada moment. Proszę zajmować miejsca. O, wreszcie. Chodź do przodu, bo inaczej nic nie będę widział. Słuchaj, zapomniałem spytać, jak w ogóle będzie przebiegać ta aukcja? Na pierwszy ogień pójdą 3 pozycje, potem przerwa. Mam nadzieję, że wtedy właśnie zejdzie Horst Borsodi i was sobie przedstawię. Oby. A póki co, jak tam twój budżet, będziesz licytować? Pewnie, że będę. Jak już mnie tu przemyciłeś, to grzechem byłoby nie skorzystać z okazji. A, wiedziałem, że złapiesz bakcyla. Szanowni państwo, witam raz jeszcze w naszych progach. Niniejszym rozpoczynam aukcję. Szanowni państwo, pozycja numer 1 to mosiężna figurka ze zbiorów owianego złą sławą hrabiego Romilli. Plotka niesie, że w środku ukryty jest prawdziwy skarb, czego jednak nie sposób sprawdzić bez zniszczenia tego przepięknego bibelotu. Cena wywoławcza jest okazyjna. 50 koron. Kto da więcej? Jegomość Hilbert daje 100. Hrabina Mignol daje 150. Czy widzę 200? Czy ktoś daje 200? Po raz pierwszy
Po raz drugi. Po raz trzeci. Wielce szanowny Jaromir daje 300. Czy ktoś zaoferuje więcej? 300 po raz. Hrabina Mignol daje 350. Po raz pierwszy. Po raz drugi. Po raz trzeci. Pozycja numer 1, tajemnicza mosiężna figurka, sprzedana hrabinie Mignol. A teraz pozycja numer 2. Obraz młodego nowigradzkiego malarza Van Roga. Gwiaździsta noc nad Pontarem. Cena niezwykle atrakcyjna. 20 koron. Szanowni Państwo, kto da 20 koron? Tyle co nic. O, dżentelmen o kocich oczach daje 20. Czy słyszę 30? 20 po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Sprzedane. Obraz Van Roga gwiaździsta noc nad Pontarem wędruje do jego mościa o kocich oczach. Szanowni Państwo, przechodzimy do pozycji numer 3. To prawdziwy rarytas, istny biały kruk. Okulary o złotych oprawkach i soczewkach z kryształów górskich, szlifowanych przez gnomich mistrzów. Niegdyś własność słynnego, płatnego zabójcy, magistra. Cena wywoławcza 200 koron. Kto się skusi? Mistrz gwinta Hilbert daje 250. Kto da 3? O, proszę bardzo, Jaromir Iwanowicz Zajcew daje 300. Po raz pierwszy, po raz drugi. Niesamowite. Proszę Państwa, dżentelmen o białych włosach daje 350. Czy ktoś przebije tak hojną ofertę? 350 po raz pierwszy, po raz drugi. Sprzedane. Bezcenne okulary wędrują do dżentelmena o białych włosach. As far as I know, I should have bought that figurine. Plate. Cóż za ekscytująca aukcja. Pierwsze trzy pozycje za nami. Zapraszam Państwa na krótką przerwę. Potem będziemy kontynuować. Geralt, patrz! Jest Horst Borsodi. Chodź, zanim ktoś go zagada. Tylko wiesz, nie spodziewaj się ciepłego przyjęcia. They won't even let him eat. Pozwól, że przedstawię ci mojego dobrego znajomego, Geralta z Rivi, który... Nie był tu zapraszany. Wybacz, brak manier. Niestety zajęcia z etykiety w Kermoren zawsze stały na skandalicznie niskim poziomie. Jestem gotów w to uwierzyć. Odnoszę wrażenie, że panowie zaczęli ze złej stopy. Może gdybyśmy wspólnie wznieśli toast za... Czego ode mnie chcesz? Racja, starczy już tych uprzejmości. Widzisz, muszę zdobyć dom Maksymiliana Borsodiego. Cokolwiek to. Co? Skąd o tym wiesz? Panowie, rozmawiajmy jak ludzie kulturalni, bez podnoszenia głosu. Skąd o tym wiesz, pytam? Hola, spokojnie, przecież... Skąd? Nieistotne. Powiesz mi, co to jest, czy nie? Straż! Wyprowadzić Wiedźmina i więcej go nie wpuszczać! Choćby przyszedł pod ramię z hierarchą Hemelfartem! Doprawdy, przecież to było tylko niewinne pytanie. Jeszcze słowo, a przeniosę mój rachunek do konkurencji. Druhu, wybacz, ale... Nie musisz fatygować strażników, Horst. Sam wyjdę. Nie przypominam sobie, żebym dawał ci wybór w tej sprawie. Wywalić go na zbity pysk.
wasze miecze. Prawo stanowi, że musimy je zwrócić. Ale prawo nie stanowi kiedy. W związku z tym najpierw spuścimy wasz mości sromotny wpierdol. Faktycznie miejsce spotkania elit. No chodźcie, chłopcy. Chętnie rozruszam kości. Redania! Prawo stanowi, że do rannego należy wezwać lekarza, ale prawo nie stanowi kiedy, więc trochę sobie poczekacie. Prawdę gadają. Z mieczem czy bez miecza wiedźmin równo okalecza. Nie jestem w nastroju na mądrości ludowe. Coś ty za jeden? Jeśli wszystko dobrze pójdzie, twój wspólnik. Nie potrzeba mi wspólników. No nie wiem. Samemu nigdy nie dostaniesz się do domu Maksymiliana Borsodiego. Skąd wiesz, że szukam tego domu? Uczestniczyłem w aukcji. W przebraniu, rzecz jasna. Ciężko było nie słyszeć tej awantury. Do rzeczy, jeśli można. Żeby zdobyć ten dom, musisz się dostać do skarbca. A Horst po dobroci cię tam nie wpuści. Napad? To mi się nie podoba. A masz inny pomysł? Znajdź chatę zielarza pod Oxenfurtem. Poproś o wyciąg z krwawnika. Będzie wiedział, po co przyszedłeś. Porozmawiamy sobie. Jeśli próbujesz mnie w coś wrobić. Do zobaczenia, mam nadzieję. Okay, let's go. So, last time I didn't really talk as much as I wanted to. For example, I started talking about his the source material for some of the characters. Okay, I have to read this. Side quest. I was in the first video I claimed that Polish voice of Gunter Radim is Polish voice actor. He was short, he's not short, he's 182 centimeters tall. Oh! Stać! Musisz zapłacić datek wojenny. Znowu to samo? Płać, nie gadaj! Już zapłaciłem i wystarczy. Śpiew! Aresztujmy go! Co tu się dzieje? Melduję, że zatrzymaliśmy podejrzanego osobnika. Szpiega. Z Wiedźmina byłby taki szpieg, jak z ciebie przyzwoitka. Jeżeli jeszcze raz przyłapię was na wyciąganiu pieniędzy, to traficie na front. I to na wschodni. A ty, Wiedźmin, masz mi się tutaj nie kręcić. Zrozumiano? Dzięki, bywaj. Nie, niech żyje. Żygać mi się chce po dzisiejszej twarzy. I just wanted to walk here. I'm leaving town, you should be happy. So, 182 centimeters tall, Trochę się go boję.
he's about as tall as Russell Crowe, and he said, and Russell claims that he's in. As I quote, 5'11 and a half and a bit. So, he's not short. And I'm slightly obsessed with men's heights. Let's, for example, let's think about how tall Geralt will be in his times. They're medieval and he's considered quite a tall person. It's only speculation. Ktoś na niego polował, ale coś chyba poszło nie tak. Ślady są wyraźne i prowadzą do lasu. What's going on here? Wow. Spotyka w lesie dzika, ten pod drzewem w bólu zdycha. Some superstitions. Didn't work very well on him. Ugh, come on.
Come here. O, już po wszystkim? Tyle masz do powiedzenia? Uratowałem ci życie. Poradzilibyśmy sobie z nimi. My? Nie łapcie mnie za słówka. Co chcecie kupić, hm? Dostanę może wyciąg z krwawnika? Tak, ale na zapleczu. Proszę za mną. Przyszedłeś. Dobrze. To się okaże. Miałeś mi coś do powiedzenia, zdaje się. Więc mów. Jakby to ująć? Jest nam po drodze, Wiedźminie. Obaj musimy dostać się do skarbca Borsodich. Obaj chcemy coś stamtąd zabrać. Czemu więc nie połączyć sił? Przepraszam, a co dokładnie jest twoją siłą? Mam plan. Pracuję nad tym od roku. Na papierze. Teraz czas przystąpić do akcji. Mogę na ciebie liczyć? Nawet nie wiem, jak masz na imię. Jakie to ma znaczenie? Takie, że ewidentnie coś ukrywasz. I chyba nie tylko przede mną, bo inaczej nie siedziałbyś w piwnicy na jakimś zadupiu. Każdy ma coś na sumieniu. Ale przecież nie proszę cię o rękę, tylko o pomoc w skoku. Włamiemy się. Każdy weźmie, co mu potrzebne. A potem pójdziemy w swoje strony. Wiesz, że jeśli choćby spróbujesz mnie oszukać, w coś wrobić, to nigdzie nie pójdziesz, bo urżnę ci łeb przy samym karku? Zdaję sobie sprawę z ryzyka. No to jak już mi pogroziłeś, piszesz się czy nie? Wpierw powiedz, wiesz, czym w ogóle jest dom Maksymiliana Borsodiego? Wiem, że jest w skarbcu. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Ty też nie. Pomożesz mi w napadzie, czy nie? A ty? Co chcesz zabrać ze skarbca? Coś, co mi skradziono. Mm-hmm. To powinieneś iść na straż zgłosić przestępstwo, a nie szykować napad. Próbowałem. Nieraz. Rozumiem. Skrzywdzony przez system, oszukany przez świat, ale mniejsza z tym. Co ci skradziono? Długo by wymieniać, więc zmieńmy temat. Wchodzisz czy nie? Nie jestem złodziejem. Okazja czyni złodzieja, Wiedźminie. Mówię z doświadczenia. Opowiadaj. Domu aukcyjnego strzeże 20 redańskich żołnierzy. Całą dobę. Wokół chodzą patrole, a za rogiem, o tu, są koszary. Więc opcja siłowa odpada. Trzeba wejść po cichu. Właśnie. Tylko, że to nie jest takie proste. Drzwi wejściowe pancerne. W oknach dwie merytowe kraty. Ale każda forteca ma jakiś słaby punkt. I ta nie jest wyjątkiem. Moim słabym punktem jest cierpliwość. Więc nie rób pauz, tylko mów dalej. Do domu przylega wieża, połączona przejściem przez strych. Dołem do niej nie wejdziemy. O straż. Ale na wysokości 60 stóp jest okno. Bez krat, bez okiennic. Trzeba się tam wspiąć. Przejść po cichu do domu aukcyjnego. Następnie schodami w dół, do piwnicy. Potem zostaje tylko otworzyć albo wysadzić drzwi do skarbca. I voilà. Czarno to widzę. Ta wieża ma ściany gładkie jak szkło. Nie wiem jak ty, ale ja nie dam rady się tam wspiąć, a... A ja wcale cię o to nie proszę. Daj mi skończyć.
Żeby się udało, potrzeba jeszcze dwóch wspólników. Kogoś, kto dostanie się do wieży i spuści nam linę. I kogoś, kto otworzy skarbiec. Kasiarza albo speca od materiałów wybuchowych. Namierzyłem już obiecujących kandydatów. Teraz trzeba tylko zrekrutować najlepszych. To będzie twoje zadanie. Ja wolę się nie kręcić za dużo po okolicy. Mhm. Zgadłem po kapturze. Coś jeszcze? Tak, ale to już szczegóły, które poznasz, kiedy się zadeklarujesz. Nie bardzo mam wybór. Niech będzie, wchodzę w to. Ale pod jednym warunkiem. Nikt nie może zginąć, jasne? Jak nilfgaardzkie słońce. Co powiesz na kolejkę czegoś mocniejszego za owocną współpracę? Powiem, że wolałbym się wziąć do roboty. Jaki jest pierwszy krok? Wpierw będziesz musiał skompletować zespół, a potem przerzedzić trochę redańskie patrole. Za dużo ich się teraz kręci. Mogą nas zauważyć. Nice coincidence that I'm wearing the same armor. Opowiedz mi o włamywaczach. Zakładam, że pierwszym kryterium jest brak lęku wysokości. Dlatego moją faworytką jest Eveline Gallo, artystka cyrkowa znana szerzej jako łaziczka. Występuje teraz gdzieś pod obcym furtem. Jej specjalność to gimnastyka artystyczna i spacer. Normalnie? Oficjalnie nie, ale porównałem trasy jej trupy i najgłośniejsze kradzieże ostatnich lat. Jedno idealnie nakłada się na drugie. Wątpię, żeby to był przypadek. Ale gdyby były z nią jakieś problemy, jest jeszcze Hugo Hof, alias Mielony, Niziołek. Myślisz, że się nadaje? Ta pucata buzia niezbyt mi pasuje do kryminału. Zdziwiłbyś się. Hugo ma na koncie więcej włamów niż ty potworów. Co ważne, 2 lata temu ukradł pozłacanego kurka z dachu nowogrodzkiego ratusza. Więc wspinać też się potrafi. Z tego co wiem, zaszył się w obcym kulcie, w domu koło bramy na Nowigrad. Uważaj, mimo skromnej postury jest bardzo niebezpieczny. Pogadajmy o ludziach, którzy mogliby otworzyć skarbiec. Cóż, zacznijmy może od tego, że jeden z nich jest krasnoludem. To Kazimir Bassi, rodem z Mahakamu. Spec od kontrolowanych eksplozji. Mówią, że szczyptą saletry wysadziłby w powietrze cały Nowigrad. Drzwi do skarbca to dla niego betka. Czas temu Kazimir wycofał się z gry. Ożenił się, nabłodził dzieci i osiadł we wsi Alnes. Może być, że nie przyjmie oferty. Jaką mamy alternatywę? Kwinto, najsłynniejszy kasiarz północy. Poszukiwany listem gończym w Kedven, Lyrii, Angren i Kowirze. Niestety, kilka dni temu wpadł. Pojmał go niejaki Hans Sidaris, kondotier. Kojarzę. Ubiłem kiedyś dla niego archegryfa. Niezłe bydle. Hans czy potwór? W sumie to obaj. Czyli jednego trzeba by wyrwać z rodzinnych pieleszy, a drugiego uwolnić z więzów. Przemyślę to sobie. O co chodzi z tym przerzedzaniem patroli? Mówiłem ci, że nie będę zabijał niewinnych ludzi. Spokojnie. Nie życzę nikomu śmierci. Tylko chwilowej niedyspozycji. Do rzeczy. Namów garnizonowego kucharza, żeby dosypał dzielnym żołnierzom do strawy czegoś, co ich przykuje do łóżek. Co drugiego, powiedzmy. Nie chcemy przecież wzbudzać podejrzeń. Znam przepis na eliksir, który załatwiłby sprawę. O, widzisz. Uważ tego specyfiku. Nastaw ucha w mieście, żeby ustalić, gdzie szukać kucharza. A potem przekonaj go do współpracy. Czarami, pieniędzmi albo pięścią. Dobra, zbieram się. Mam co robić. Ja też. Spotkamy się tu, jak już wszystko załatwisz. Co wtedy? Wtedy wszyscy pospołu dobierzemy się Horstowi do dupy.
Okay, I'm not sure about this Mr. Casimir, but Quinto. A safecracker. Oh my god, there's a lot of things happening here. Quinto is the name of a character from a classic Polish crime comedy, Tata Lwa Bank, made in 1981, directed by Juliusz Machulski. It was one of his first major movies, as far as I know. And he directed his own father in there. I'm kind of lost. There's a road. Bandit camp. Ty jesteś Quinto? W rzeczy samej. Z kim mam przyjemność? Hola, hola! Nie będzie żadnych przyjemności! Wara od klatki, Wiedźminie! No dobra, to czym wam podpadł? Nam niczym. Ale paru bankierom musiał zaleźć za skórę, bo wyznaczyli niezłą sumkę za jego głowę. A że pan Hans Scidaris jest człowiekiem interesu, postanowił mnie pojmać i zgłosić się po nagrodę. Pozwolił ci się kto odzywać? Morda w kubeł! Quinto jest mi potrzebny, żywy. A mnie potrzebne są pieniądze. Dużo. Ale wszystko mi jedno, kto za niego zapłaci. Bankierzy czy ty? Tak jak mówiłem. Człowiek interesu. A ja mówiłem morda w kubeł. Nie przerywaj. Co to ja... A, chcesz, żebym go puścił? To zapłać. Tyle, ile obiecali w liście gończym. Hans, żeby dostać nagrodę, musiałbyś wpierw oddać Quinto w odpowiednie ręce, a to fatyga. I czas. A czas, jak wiadomo, to pieniądz. Sza! Do czego zmierzasz, Wiedźminie? Bankierzy są daleko, a ja jestem tu. Oszczędzam ci niewygód. To może zejdziesz z ceny? O ile? Porozumienie w zasięgu ręki. You're not helping, Quinto. No dobra, na tyle mogę przystać. No, wiedziałem, że osiągniemy konsensus. Powoli! Wiedźmin jeszcze nie zapłacił. Niech będzie moja strata. Masz. Tak,
Nie ma nic słodszego niż czuć w ręku mieszek pełen złota. No dobra, Quinto. Upiekło ci. Co? Ale jak? Rybią ością. Wczoraj. Czekałem na dobrą okazję, żeby się wymknąć, ale wpierw pojawił się wiedźmin. Niech to będą moje rekomendacje. No a teraz powiedz, do czego jestem ci potrzebny? Chcę, żebyś coś dla mnie otworzył. Coś większego niż klatkę. Brzmi ciekawie. Chętnie poznam szczegóły. Dom zielarza pod Oxenfurtem. Idź tam i spytaj o wyciąg z krwawnika. Ha! Ooh, so I can wear my flashy armor from Ophir. Come on. Less dignity, please. Okay, source material for this DLC. Old Polish comedy. Jurosz Michalski made one of the best, basically classic comedies. Some in the starting in the 80s. His most recent works are not so much of classics, but there are some really good movies. Said Vabank was very good. It's probably one of the most favorite movies of my partner. Wracaj skąd przyszedł. What did he make? Sex Misja? At the beginning of the very first video there was a soldier who said ciemność widzę ciemność. Ciemność widzę, which means darkness, see darkness, darkness I see, and it's a quote from Sex Mission. I've seen this movie very long time ago, you know, those are the things that just went into the Polish casual speech, so a lot of people recognize it. Jest tam kto? Krew? To dobrze nie wróży. Krew. Ktoś uderzył głową o belkę. Rozciął sobie czoło. Go. Ślady bosych stóp. Świeże.
Trzymaj się ode mnie z dala. I have no business with you. I thought you died already. Okay. Wygląda na to, że Hugo wpadł w tarapaty. Muszę go znaleźć. I to szybko. Po prostu świetnie. Krew. Wciąż wilgotna. Więcej nic. Trop albo się urwał, albo prowadzi pod wodę. Sad ending. Hugo śpi z rybami. Nie ma rady. Trzeba zwerbować Eweli. Very sad ending. To the shore on the wrong side of the river, probably. Ah, doesn't matter really, thankfully. I have to find a little bit more even ground to get my horse. Okay, where shall I look for her? Near Karsten. So I can use a fast travel mark. That's what they have for. I don't know what's happening right now, but I don't have time for this. Jak tylko mamy kłopoty, zwalasz od